kupiła mi żona nad morzem. Tekst jest bardzo aktualny. Żona zawsze wie wszystko. A przynajmniej myśli, że wie. Zaczynajmy! Tak. Napijesz się wódki, to się rozweselisz! Tak jest! Jerzyk dzisiaj nie pije! Witajcie pogromcy w kolejnym odcinku o naszej grze. Na początku zapraszam was do tawerny, gdzie odbywa się konkurs Skryba Czerwony Smok. Skryba kiedyś był bardzo popularnym konkursem, wiele osób brało w nim udział. Mam nadzieję, że tym razem też sporo z was weźmie udział. Nagrody są wyższe niż zawsze, także zapraszam do zabawy. I mam nadzieję, że frekwencja dopisze w tym konkursie. Inaczej mogę się pakować i do Urzędu Pracy. Chłopaki, do wzięcia wracają. Zobaczmy dzisiejszych kandydatów, którzy szukają miłości w naszej fantastycznej grze Pogromcy. Nie lubią słowa singiel. Uważają je za zbyt wyszukane, jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler. Kawalerowie do wzięcia. Z porozrzucanych po wsiach i małych miasteczkach tysięcy samotnych, to oni, chcąc wyrwać się z kleszczy dokuczliwej samotności, opowiadają o swych pragnieniach, w których królują one. Szukam, zapytacie kogo? Otóż odpowiedź jest prosta, obojętnie. Bo co to za różnica, czy będzie mąż, czy żona, czyż nie? Teraz trochę o moich wymaganiach. Otóż tak, jeśli jesteś facetem i chcesz wyjść za mnie, za mąż, to zmieniasz płeć i płacisz za pierścionek. Uczciwe, prawda? Jeśli natomiast jesteś kobietą, to za pierścień płacę ja, ale nie licz na coś wielkiego. No, chyba że tam na dole. Pierścionek kupię najtańszy. Reszta moich wymagań to wyrozumiałość, poczucie humoru i to chyba wszystko. Natomiast od siebie mogę dać możliwość bycia żoną mężem jednej z najlepszych osobistości mróż. Jeden prezent dziennie, sprośne wieczory oraz wszelką pomoc związaną z grą, cokolwiek to znaczy. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to pisz do Apopis. To był Apopis. Jak widzicie, Apopis jest bardzo uniwersalny, rzekłbym. Także jeżeli ktoś szuka takiej osoby, to piszcie do niego. Zobaczmy może teraz drugiego kandydata. Mam na imię Mokry Tomuś 69. Mój nick grze Mokry Tomuś. Twój prawdziwy wiek 9 latek, ale wiek też mogę zmienić jak płeć. Twoja płeć gender dostosowuje się do konsumenta. Twoje zainteresowania mróż, miłość. Wiek poszukiwanej osoby obojętnie. Poszukiwana płeć obojętnie, ale lubiłem Lord Clashe. Kocham wszystkich i dostosuję się do płci. Mam do sprzedania ruszowy rowerek, z przodu koszyczek, z tyłu kuferek. Siadaj na niego i pedałuj. Mokry Tomy 69. Tu chyba już zakończmy. Przejdźmy dalej. Teraz jedyna i niepowtarzalna walka figi z duchem. Musicie to zobaczyć. Może spodziewaliście się czegoś bardziej emocjonującego, ale nie wiem. Przejdźmy do naszych stron internetowych, w szczególności do naszej grupy na Facebook, gdzie jedna wielka prośba jeszcze raz do was po raz któryś tam.
żebyście nie wrzucali tam ogłoszeń o handlu kontami, sprzedam, kupię, zamienię. To nie jest Allegro ani OLX, tylko grupa fanów tej gry. To jest oficjalna grupa, więc osoby takie są automatycznie wyrzucane z grupy, a jeżeli gdzieś tam uda się ustalić nick, czy w jakiś tam inny sposób, mogą otrzymać te osoby również blokadę na konto, także nie róbcie tego, błagam was, bo robi się tam bałagan, denerwuje to nawet już innych użytkowników grupy, także zapraszam nas do grupy, można fajnie sobie porozmawiać, ale nie handlować. W naszym ostatnim konkursie Kamil Kubiak wygrał koszulkę, otrzymał już ją, przysłał nam zdjęcie. No szkoda, że ciebie, Kamil, nie widać, tylko samą koszulkę, ale fajnie, że ci się podoba. Myślę, że fajna. Mamy takie same. Idziemy razem na miasto, zrobimy furorę. Także wpadaj, idziemy na piwo. Nie piwo, na wodę. Nie reklamujemy tu napojów wyskokowych. Idziemy na szklankę wody. Jakiś czas byłem na wakacjach, nad morzem, z rodzinką. Gdzieś tam jakieś może zdjęcie wyskoczy. Już wróciłem do pracy. Także fajnie, cieszę się, że was znowu widzę. I super. Teraz jeszcze jedna taka sprawa, gdyż zamierzam wrzucać filmy z pogromców co poniedziałek. Mam nadzieję, że mi się to uda, ale bardziej by mi się to udawało z waszą pomocą. Tego w tawernie stworzyłem temat Pogromcy TV, gdzie szukam osób, które pomogą mi szukać materiałów do filmów. Wiem, że pogromcy są ciężką grą do nagrywania, no nie ma tu jakichś strzelaninek akcji, ogólnie no gra jest prosta i ciężko coś tu nagrać, ale myślę, że można znaleźć tu jakieś materiały, które mogą być ciekawe i może się uda z tego zrobić, tworzyć jakieś fajne filmy. Natomiast zajrzyjcie do tawerny i tematu Pogromcy TV. Osoby chętne do pomocy zapraszam. Szukam osób, które zarówno by wyszukiwały mi jakiś materiał do filmów, jak również osoby, które może by nagrywały i wysyłały mi materiał, który bym potem składał w jedno. To by było bardzo fajne, jeżeli są jakieś odważniejsze osoby i które mają możliwość nagrywania, to zapraszam. A jeżeli tylko szukasz, umiesz tam poszukać kawałek materiałów na forum, czy tam z czatu, czy tam ogólnie jakiś tam bit, no to również tam zgłoś się. Może uda nam się to trochę rozkręcić. Myślę, że to by był fajny dodatek do gry. Także zapraszam do współpracy. Ogólnie w poniedziałek chciałbym wrzucać na Pogromców, film z Pogromców. W piątek planuję wrzucać film z jakichś innych gier. A w międzyczasie czasami coś tam wrzucę, jakiś test sprzętu. Postaram się, żeby były dużo mniej nudne niż to ostatnio. Albo może jakieś vlogi. Zobaczymy jeszcze, a na mój kanał Łowimy Rybki też mam nadzieję już raz w tygodniu, że będę wrzucał. Bo teraz miałem trochę zastój, zarówno tutaj, jak i tam. Spowodowany też wakacjami i... I co, wakacje się kończą i trzeba znowu wracać do pracy. Ale to dla mnie przyjemność. Mam nadzieję, że filmy będą coraz lepsze. Kto tam ogląda, albo trochę się interesuje, to wie, że idę do szkoły filmowej, także może za rok będę kręcił film Pogromcy. Będę szukał aktorów i może wystąpić w nim właśnie ty. Nie wiem, na czym taki film miałby polegać, ale może filmy będą fajniejsze. Także fajnie, dziękuję, że obejrzeliście ten jakże nudny odcinek. Mam nadzieję, że kolejne właśnie z waszą pomocą będą znacznie lepsze. Także zapraszam do współpracy i pozdrawiam. Na koniec filmu często wrzucam coś śmiesznego. Tym razem nie miałem pomysłu, ale tak na szybko pokażę wam moje prowizoryczne studio.
jest tu mega gorąco. Wiem, wcześniej narzekałem, że jest zimno, a teraz jest mega gorąco. Tym bardziej, że grzeją mnie lampy. Pierwsza i druga. One naprawdę wytwarzają trochę ciepła. Dodatkowo jesteśmy na strychu, więc jest tu jeszcze cieplej. I mam taki świetlik u góry, z którego słońce akurat grzeje mi prosto w moją dynkę. Tak ładnie powiem. Więc mniej więcej tak wygląda moje prowizoryczne studio. To jest biurko prezesa. Oświetlenie. Mała kamerka, ona mi służy bardziej do nagrywania jak gram w gry. Wielka deska do prasowania. Pytacie mnie, po co mi wielka deska do prasowania? Otóż tam sobie ustawiam czasami lustrzankę zamiast na statywie i też fajnie można sobie złapać ujęcia. Pokażę wam jeszcze to z drugiej strony. A, pokażę wam mój pierwszy statyw. To był mój pierwszy statyw. Jeszcze jak nie miałem, czyli stary wieszak, na którym wieszałem jeszcze wtedy telefon komórkowy, jakoś tu go wieszałem i z niego nagrywałem. Czasami wyjmowałem i tu wkładałem do tej dziury. Taki specjalny stojaczek, który... A! Taki statywik, który właśnie można wszędzie zamontować. Nie wiem, czy złapało ostrość. Ogólnie studio jest jeszcze w budowie. Jak widać, było to dużo gorzej. Może kiedyś taki zrobię ogólnie film o tym moim pseudo studio. Gdyż tu w ogóle na początku było pełno gruzu, ale jak ja już tutaj to wykupiłem, to już było trochę lepiej. Położyłem sobie podłogę płyty, ale będą normalne te, normalna podłoga z paneli. Jak widać góra jest też z płyty już, gdyż ocieplałem ten strych. A teraz jeszcze będzie robiona elewacja, także zimą powinno tu być cieplej. Dodatkowo, ale tu będzie ogólnie cały remont, wszystko będzie całkiem inaczej wyglądało. Tu jest ciemno, ale tutaj jeszcze jest, już czeka kanapa. Jakieś tam moje graty są, nieważne. Tu leżą jeszcze tła. Pod tym workiem niebieskim jest telewizor. Mój stary, znaczy stary, nie taki, no stary, ale jary. Tu jeszcze jakieś moje narzędzia, którymi pracuję. I tyle.